Pracujemy nad tym od kilku dni. Nie kurczy się to? Chociaż trochę? Albo wygląda na znudzone, jakby chciało sobie odpuścić. Przeczesałem dłonią włosy z frustracją. Jones był jak zwykle cierpliwy w swoich odpowiedziach. Cóż, wymaga to czasu. One nie poddają się tak łatwo. Westchnąłem. Jones spoczął na pufie naprzeciwko mnie. Wiem, że to ciężkie. Dużo ostatnio robisz. Zmarszczyłem brwi z irytacji. Nie musisz mi fundować terapii. Wiem, kiedy próbujesz mnie dowartościować. Jones roześmiał się. Ale mówię poważnie. Dużo pracowałeś nad koncentracją, uwagą i świadomością. To była ciężka, pełna poświęcenia praca. Wbrew własnej woli poczułem drobną satysfakcję, ale nadal wpatrywałem się w niego nadąsany. Wiem, co próbujesz. Podkreślasz moje wysiłki, wychwalając mnie, aby podtrzymać moją motywację, aby pomóc mi poczuć się na siłach i pod kontrolą. Naprawdę nie powinieneś używać na mnie psychologii, wiesz? Ale właśnie po to tu jestem. Nie do końca jako psycholog, ale jako pomoc w poprawie twojego stanu psychicznego i koncentracji. Niechętnie skinąłem głową. Mój własny, prywatny psycholog. Taki, który był przy mnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Szczerze mówiąc, nie dziwię się, że Dave tak bardzo się zmienił pod opieką Jonesa. Jonesa, który był halucynacją Dave'a. A przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy Dave, mój były klient, wróciłby poprosić mnie o sesję, obawiałem się, że być może terapeuta, z którym się spotykał, nie był dla niego odpowiednim wyborem. Ale jak się okazało, terapeuta, z którym spotykał się od czasu zakończenia terapii ze mną, ponad rok temu, był kimś, kogo tylko on mógł zobaczyć. Tak, miał halucynacje terapeuty w pakiecie z całodobową opieką terapeutyczną. I w jakiś sposób to działało. Był w dobrej formie i wrócił do mnie tylko dlatego, że według Jonesa coś się ze mną związało. Coś, co emanowało złowrogą energią, coś, co chciało mi zaszkodzić. Oczywiście nie przekonało mnie to. Była to nieprawdopodobna i niedorzeczna historia. Ale wtedy Jones się przede mną zmaterializował. Mówiłem o tym poprzednio, nie będę się w to teraz zbytnio zagłębiał. W każdym razie, Jones i ja podjęliśmy próbę pozbycia się istoty, która mnie prześladowała. Ponoć żywiła się mną, wysysając ze mnie siłę życiową i energię. Według Jonesa istoty te mają również tendencję do zasiewania strasznych myśli w umysłach swoich ofiar. Myśli, które mogą prowadzić je do robienia okropnych rzeczy. Jones próbował ją wypłoszyć, ale najwyraźniej bezskutecznie. Kolejnym więc krokiem było wzmocnienie mojego umysłu. Według Jonesa temu czemuś najłatwiej jest żerować na mojej sile życiowej, gdy nie jestem skoncentrowany, nie mam motywacji i gdy w moich myślach panuje nieład. Niestety, tak właśnie było przez większość czasu. Po moich sesjach z klientami, po godzinach pracy, mój mózg zwykle przechodził w ospały, wegetatywny stan. Jedyne, co byłem w stanie robić, to biernie oglądać programy telewizyjne i podcasty. Przez kilka ostatnich miesięcy nie byłem nawet w stanie grać w gry wideo, co kiedyś uwielbiałem. Bycie psychologiem może być wyjątkowo wyczerpujące. Ponownie stanąłem na nogi i zacząłem spacerować. Naprawdę tu jest to coś. Tym razem Jones zmarszczył brwi. Nie wierzysz mi? Wzruszyłem beznamiętnie ramionami. Cóż, jesteś jedyną osobą, która to widzi. Twierdzisz, że jest i przeskakujesz ze świadomości Dave'a do mojej, żeby mi pomóc. Codziennie, godzinami pracujemy nad moimi myślami, nad moim zachowaniem, a wszystko opiera się wyłącznie na twoim słowie. Rzucił mi poważne spojrzenie. Ogarnęło mnie poczucie winy, ale musiałem wyrazić swoje wątpliwości.
Moje bardzo uzasadnione wątpliwości zwróciłem sobie uwagę. Z tego, co mi wiadomo, mógł być jakimś demonicznym pomiotem. Nie odezwał się. Przełamując niezręczną ciszę, wyrzuciłem z siebie kolejne wątpliwości. Naprawdę pomogłeś Dave'owi wrócić do zdrowia. Odwaliłeś z nim kawał dobrej roboty, ale... No, zanim przyszedłeś do niego, czy on miał jakieś problemy? Czy jego stan już był zły? Smutek drgnął kącikami jego ust. Wziął oddech, jakby zbierając się w sobie, by podzielić się czymś trudnym. Pojawiłem się przy nim nie bez powodu. Przyglądałem mu się badawczo, milcząc. Niektórzy ludzie z waszego świata są bardziej wyczuleni. Są lepiej zestrojeni z innymi istotami z innych światów. Dave jest naprawdę wyczulony, a jego umysł był raczej dostrojony do mojego świata. Otóż w moim świecie istnieją rzeczy, które chcą krzywdy tym żyjącym po waszej stronie. Dla tych, którzy okazują się wrażliwsi, silniej dostrojeni, te rzeczy mogą na nich wpłynąć. Mogą nie być dla tych ludzi widoczne, ale bez wątpienia mogą mieć na nich wpływ. A kiedy ludzie są w złym nastroju, kiedy ich życie jest pogrążone w chaosie, są bardziej podatni na takie oddziaływania. Musiał chyba zauważyć moje uniesione brwi. Wiem, że trudno to przetrawić, ale tak szczerze, czy nigdy nie zastanawiałeś się nad istnieniem innych światów? Innych istot, o których istnieniu twój świat nie wie? Na przykład, kiedy twoi klienci opowiadali ci o rzeczach, które widzieli, głosach, które słyszeli. Nie zastanawiałeś się nigdy, czy to wszystko może być prawdziwe? Czy może być tak, że komunikują się z istotami, bytami, o których nie wiesz? Brałem to pod uwagę, przyznałem. Ale nie ma to żadnego potwierdzenia w nauce. Przynajmniej jeszcze nie, a ja działam w oparciu o naukę. Pominąłem kwestię tego, że jestem wielkim fanem teorii spiskowych. Ale przypuszczam, że po prostu musiałem się przekonać na własne oczy. Wskazałem zdawkowo na Jonesa. Uśmiechnął się. Tak, właściwie zniosłeś moje objawienie się lepiej niż się tego spodziewałem. Uśmiechnąłem się zawadiacko. W każdym razie, jak pojawiłeś się w życiu Dave'a? Odchrząknął. Cóż, wcześniej już widywałem Dave'a. Dało się wyczuć, że był podatny na nasz świat i miał ponury okres. Pewne istoty z mojej części świata nie ułatwiały sprawy. Żywiły się nim. Miał szczęście, bo były to proste byty, z którymi łatwo było sobie poradzić. Odpędzałem je na ile mogłem, ale on pozostawiał otwarte wrota dla kolejnych, które się pojawiały. Więc się przerwał, wyglądając na nieco zdenerwowanego. Więc się pokazałem mu się. Mogłem dostrzec mieszane emocje w jego oczach, lekko zmarszczone brwi. Czekałem cierpliwie, aż kontynuuje. On oszalał. Myślał, że w końcu pękł. Widać to było. Czuję się naprawdę źle z powodu jego początkowego załamania psychicznego. W sensie, starałem się podejść do niego tak delikatnie, jak to tylko możliwe. Ale domyślam się, że ludzie z twoich stron nie najlepiej reagują na nasz widok. Przeze mnie wpakował się w niezłe kłopoty i w końcu został skierowany do ciebie na terapię. Cały czas starałem się do niego dotrzeć i dać mu do zrozumienia, że jestem tu tylko po to, by mu pomóc. Chciałem wydostać go z jego głębokiego dołka. Chciałem wynagrodzić mu jego załamanie psychiczne. Na całą resztę, cóż, już znasz. Oparłem się na krześle i zamknąłem oczy, próbując przetworzyć zdumiewające informacje, którymi właśnie się podzielił. Minęła dobra minuta, zanim udało mi się uporządkować myśli.
twierdzisz, że wszystkie choroby psychiczne są spowodowane przez stwory z innych światów? Jones wzdrygnął się na słowo stwory. Nie wszyscy jesteśmy stworami. I nie, choroby psychiczne to choroby psychiczne. Większość twoich klientów na to właśnie cierpi, na zaburzenia psychiczne. Wyczulenie na inne światy nie jest powszechne. Rzadko miewa się takie problemy jak Dave czy ty. Ale tak, mały odsetek osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, w rzeczywistości ma do czynienia z pozaziemskimi problemami. Skinąłem głową z ulgą, że nie będę musiał poprawiać wszystkich notatek moich klientów. Miało również sens to, że ludzie z tymi pozaziemskimi problemami byliby błędnie diagnozowani jako chorzy psychicznie. Kiedy Dave do mnie trafił, miał już postawioną diagnozę przez swojego psychiatrę. Spojrzałem w jego dokumenty, dopasowałem je do kryteriów diagnostycznych i nie zastanawiałem się dłużej nad tą sprawą. A tak właściwie, dlaczego po prostu nie zniknąłeś, kiedy Dave spanikował? To tak nie działa. Kiedy stałem się już dla niego widoczny, dostroił się on w pewnym sensie do mojej częstotliwości. Coś w tym stylu. To jak otwarcie paczki chipsów. Nie można jej potem otworzyć. To znaczy, można technicznie rzecz biorąc, jeśli masz jakiś spinacz czy coś, ale... No dobra. To bardziej tak, jakbyś ugryzł ciastko, ale nie możesz go potem odugryźć. W sensie, chyba że go nie żyłeś, wtedy teoretycznie mógłbyś. Chodzi ci o to, że kiedy już coś zobaczysz, nie możesz tego odzobaczyć. Tak jak raz się czegoś dowiesz, nie możesz o tym po prostu zapomnieć. A tak, tak, to brzmi o wiele lepiej. To właśnie miałem na myśli. Skinąłem głową, przygryzając wewnętrzne strony policzków. Czy ja też jestem wyczulony? Zapytałem. Cóż, jest ta sytuacja, która się ciebie uczepiła, więc powinieneś już sobie odpowiedzieć. Potarłem twarz dłońmi. Będę w stanie ją zobaczyć? To stworzenie, tę istotę, to coś na mnie? Jones wzruszył ramionami. Może, jeśli bardziej się z nią zestroisz. W przeciwnym razie musiałaby naprawdę zdecydować się na pokazanie ci siebie. Gdzie teraz jest? Miałem przytłaczające wrażenie, że wiem. Jones zdawał się niechętny do udzielenia odpowiedzi. W końcu, przybrawszy nieco wygodniejszą pozycję, powiedział: No, wciąż jest na twoim ramieniu. Wzdrygnąłem się bezwiednie. Miałem rację. Nabrałem nagle ochoty, by zacząć bić się po ramieniu, szarpać za nie, miotać się po pokoju, próbując to z siebie zrzucić. Zmusiłem się do pozostania w bezruchu. Okej. Świetnie. Właściwie to tak strzelałem. Zaczynam to wyczuwać. To upiorne, słowieszcze uczucie, kiedy jest obok. Skręca mnie w środku. Myślę, że może już stałem się na to bardziej wyczulony. No od czasu, kiedy mi o tym powiedziałeś. Więc tak, wspaniałe wieści. Co teraz mam robić? Cóż, to nie jest jedno z tych zwyczajnych stworzeń. Ten jest bardziej złożony. Wydaje się być prawdziwym, czującym stworzeniem. Nie potrafię powiedzieć, czym tak naprawdę jest. Najprawdopodobniej nie zechce pokazać mi się w pełnej krasie. Sugerowałbym więc, byś na razie pracował nad utrzymaniem skupienia i jasności umysłu. Angażuj się w cokolwiek, co będziesz robił. Skupiaj się tylko na tym, gdzie jesteś i co robisz w danej chwili. Rób tak dalej, a to powinno hipotetycznie pomóc ograniczyć jego wpływ na ciebie. Hipotetycznie. Świetnie. Dobrze. Ćwicz więc uważność. Ćwicz uważność, aby pozbyć się pozaziemskiej istoty, która się do ciebie przyczepiła. Jasne. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale to naprawdę jedyne, co przychodzi mi teraz do głowy. Patrzyłem na niego przez dłuższą chwilę. Potem westchnąłem z rezygnacją.
skoro to ma pomóc, cokolwiek by to nie było, wyboru przecież nie mam. Tej nocy Jones wrócił sprawdzić, co u Dave'a. Dave przyszedł kilka dni temu na sesję uzupełniającą i mało powiedziane, że był zachwycony, gdy zdał sobie sprawę, że też widziałem Jonesa. Wydaje mi się, że w głębi duszy jakaś jego cząstka miała wątpliwości co do Jonesa. Pewnie zastanawiał się od czasu do czasu, czy inni ludzie z mojego środowiska nie mieli racji, czy Jones nie był tylko halucynacją. Czysta ulga i radość na jego twarzy świadczyły o tym, jak wiele dla niego znaczył fakt, że i ja mogłem zobaczyć Jonesa. Dave wydawał się dobrze sobie radzić, ale minęło sporo czasu, odkąd Jones go opuścił i chciał on do niego zajrzeć. Sprawiał niemal wrażenie zatroskanego ojca, choć prawdopodobnie bliżej im było do braci, patrząc na wiek. No ale ponownie, Jones tak naprawdę mógł mieć 1000 lat. Pozostawiony samemu sobie po raz pierwszy od tygodnia, poczułem ulgę i swobodę. Ale jednocześnie nie mogłem zaprzeczyć lekkiemu poczuciu pustki, które mnie ogarnęło. Szybko przywykłem do towarzystwa Jonesa. Docierało do mnie w końcu, jak dobrym człowiekiem był Dave, będąc skłonnym rozstać się z Jonesem dla mojego dobra po tak długim czasie z nim spędzonym. Wziąłem się za medytację i starałem się skupiać myśli na oddechu, na tu i teraz. Ale było to trudne. Wiedząc, czując, że gdzieś w pobliżu było tamto coś i obserwowało mnie. Postanowiłem iść wcześniej spać. Po kąpieli i zgaszeniu świateł wsunąłem się pod kołdrę. Przed pójściem do łóżka zażyłem suplement na poprawę snu, więc miałem nadzieję, że dobrze się wyśpię. Następnego dnia czekała mnie poranna sesja. Leżałem przez chwilę nieruchomo, ale przeszkadzała mi wygięta szyja. Obróciłem się na bok, by rozluźnić napięty kark. Zaczynałem już zasypiać, kiedy poczułem, jak się porusza. Usadowił się naprzeciwko mnie, z uciskiem w klatce piersiowej i zaciśniętym gardłem powoli otworzyłem oczy. Ogarnął mnie paraliżujący strach. Nie byłem w stanie krzyknąć. Jedyne, co mogłem, to wpatrywać się bez ruchu w zlepek ciemnych, szarawych kończyn, gęstwinę dziko potarganych włosów, bladą, pozbawioną rysów twarz o woskowej skórze, czarne oczy, zupełnie czarne oczy, których białek próżno się było dopatrywać, i popękane usta, wygięte w krzywy uśmiech. Podobno chciałeś się ze mną widzieć.